Ale panie Jacku, w takiej krótkiej przerwie spotykamy się, 10 zdolnych za nami, 5 jeszcze przed nami. Pan po raz pierwszy w Mogilnie ma okazję młody talent obserwować? Tak, w Mogilnie tak, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnimi laty dosyć często występuję w roli jurora na... głównie są to przeglądy rockowe, piosenkarskie. Nie ukrywam, że bardzo lubię tę robotę, jak to mówią, bo mogę poznać ciekawych ludzi, mogę z pierwszej ręki mieć wgląd do tego, co młodzi ludzie kombinują, bo przeważnie w tych przeglądach mamy młodych ludzi. To się wetnę, a kombinują w Mogilnie póki co dobrze? Tak, póki co dobrze. Oczywiście zawsze tam można się do czegoś przyczepić. Ja cały czas czekam na kogoś takiego, kto może nie będzie na tyle kalkował tego, co się dzieje dookoła w tak zwanym MTV czy tego typu programach, tylko tak jakiegoś bardziej autorskiego projektu cały czas wypatruję, bo to najbardziej cenię i najbardziej szanuję. Takich projektów, jakie wy wymyśliliście w 80-tych, 90-tych latach właśnie, gdzie jeszcze można pana na scenie zobaczyć i z jakimi projektami? No cały czas zespół Kobra Nocka funkcjonuje, w zeszłym roku obchodziliśmy 30-lecie, dużo gramy, jest to około 100 koncertów rocznie, także właściwie prawie że połowa roku to są rozjazdy. Atrakcyjny Kazimierz, tak, 2 lata temu wyszła płyta. W 2017 roku będzie 25-lecie atrakcyjnego Kazimierza. Z tej okazji planuję wydanie dwóch płyt. 22 kwietnia w Odnowie Torońskiej będzie duży koncert, na który chcę zaprosić gwiazdy, które na przestrzeni tych lat ze mną współpracowały. Także może się wydawać, że atrakcyjnym trochę na uboczu, trochę wyciszony, ale 2017 to będzie eksplozja. Czyli forma jest, Mogilno ma obserwować i wpadać na dobre koncerty. Koniecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za... to prawie sąsiedzi. Dziękujemy ślicznie.